Ze mną Paweł Zatorski, libero reprezentacji Polski. Paweł, odliczamy już dni do tego waszego pierwszego meczu z Kubą. Powiedz, wyszliście dzisiaj tutaj na halę, pierwszy trening, jak wrażenia, wszystko gra? Tak, wszystko gra, halę znamy bardzo dobrze. Graliśmy tutaj niezliczoną ilość już meczów i przed remontem, i po remoncie. Zawsze miło jest tu wrócić, miło jest trenować już tak blisko turnieju, bo te emocje zawsze rosną, każdy z wielką chęcią wychodzi na parkiet, tak jak to miało miejsce od początku przygotowań. Jesteś jednym z bardziej doświadczonych zawodników w reprezentacji, więc takie wielkie turnieje to nie jest dla ciebie nowość. Czy te emocje właśnie przed tymi wielkimi imprezami są zawsze takie same, czy jednak to jest coś innego za każdym razem? Myślę, że widać po wszystkich zawodnikach, że te emocje rosną, różni się tylko sposób ukazywania ich i myślę, że najlepszy w tej chwili, kiedy to napięcie rzeczywiście rośnie, jest się uśmiechać, jest wyładowywać te emocje w pozytywny sposób i tak staramy się robić, tak pokazywać młodszym kolegom i w tym kierunku iść. I tak też było dzisiaj na tym pierwszym tutaj treningu, lekki trening można powiedzieć, to jest właśnie to, o co chodzi Witalowi Hajnanowi, żeby teraz już jakby regenerować się i te siły oszczędzać? Zdecydowanie trener nakłania nas teraz do regeneracji, do odpoczynku, do tego, żeby łapać świeżość. Trening był taki, na co pozwolił nam czas treningu, półtorej godzinki. Spociliśmy się dość mocno, było może nie bardzo intensywnie, ale potrenowaliśmy i zapoznaliśmy się na nowo z tą fajną halą. I wrócicie zaraz do Złotych Piasków, do swojego hotelu i będziecie odpoczywali i regenerowali się ponownie. Jak spędzacie ten czas? Wy możecie wyjść z hotelu w ogóle na spacer? Dzisiaj dostaliśmy informacje i wytyczne, ile możemy przebywać na słońcu. Nawet zależnie od tego, kto jest blondynem, kto brunetem, są różnice. Także no, trener dba o wszystko, my się podporządkowujemy, bo wszyscy dążymy w jednym celu. Także odpoczywamy w hotelu, regenerujemy się i miło spędzamy razem czas, myśląc już gdzieś powoli o początku turnieju. Myślicie o rywalu, o Bułgarii i Finach, mam na myśli ten wczorajszy mecz, wiem, że go podglądaliście podróżując tutaj do Bułgarii, jakieś wnioski już zostały wyciągnięte? Ja nie miałem okazji osobiście oglądać tego meczu, bo w podróży niestety się nie udało. Dzisiaj z Finami zamieniłem kilka słów i mówili, że mieli swoje szanse, a Bułgarzy, mimo że nie są w jakimś najmocniejszym składzie, ale u siebie na pewno bardzo groźni i potrafią wyciągać trudne momenty dla siebie. Bardzo dziękuję za rozmowę, no i trzymamy kciuki. Dziękuję.